Radwańska 2 miesiące temu urodziła syna Jakuba. Dzisiaj dumna mama świętuje wspólny czas. W social mediach zamieściła uroczy kadr. Agnieszka Radwańska niedawno po raz pierwszy została mamą. Tenisistka o swoim odmiennym stanie poinformowała fanów w bardzo uroczy sposób. Na swoim profilu w social mediach opublikowała zdjęcie maleńkich bucików. Pod zdjęciem na sportsmenkę spadła lawina gratulacji od jej sympatyków, którzy rozsiani są po całym świecie. Od tego czasu sportsmenka bardzo chętnie chwaliła się swoim odmiennym stanem i co jakiś czas publikowała w sieci zdjęcia swoje ciążowe krągłości. Isa w trakcie ciąży bardzo chętnie udzielała wywiadów i opowiadała, jak przebiega ten czas. Razem z mężem Dawidem Celtem zdradzali wiele szczegółów dotyczących przygotowań do powitania na świecie swojego synka. Szczęśliwa nowina obiegła media pod koniec lipca. Gwiazda kortu urodziła chłopca. O tym, że maluszek jest już na świecie, poinformował za pomocą social mediów dumny tata. Opublikował on zdjęcie, na którym noworodek trzyma go za palec. Zdradził także, że syn jego i Agnieszki otrzymał imię Jakub. Agnieszka Radwańska świętuje 2 miesiące swojego synka. Tenisistka tak samo, jak przed porodem, tak i po narodzinach syna cały czas jest aktywna w sieci. Gwiazda chętnie dzieli się kolejnymi zdjęciami i wrażeniami z początków swojego macierzyństwa. Co jakiś czas w social mediach dumna mama pokazuje kolejne ujęcia z malcem. Jak dotąd nie zdecydowała się ona na pokazanie twarzy swojego dziecka, ale mogliśmy już zobaczyć stópki, czy rączki uroczego bobasa? Dzisiaj mały Jakub kończy 2 miesiące. Z tej okazji jego mama postanowiła pokazać nieco więcej i zaprezentowała syna w całej krasie.